Ciekawszym meczem drugiej fazy Mistrzostw Europy do lat 17 był pojedynek skandynawski, w którym Szwedki mierzyły się z Norweszkami. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, a prowadziły po niej Norweszki. Jednak po przerwie Szwedki wyszły na pięciobramkowe prowadzenie. Norweszki, choć ambitnie walczące do końcowych sekund, nie były w stanie odrobić strat. Szwedki dowiozły bezpieczny wynik do ostatniego gwizdka i odniosły niezwykle cenne zwycięstwo 31-25. Yeah, we are very happy that we won this game, and it was a very good match from our side. It was a very tough game, but in the second half we ran from them, and yeah, we really make it work. We are very disappointed, and we don't play our best match. No, but the chance is still there. We can win tomorrow and go. And take Russia. Yes, we're going to take Russia. Interesujące widowisko stworzyły zespoły Rosji i Chorwacji. Pierwsza połowa w miarę wyrównana, a w drugiej dominacja jednej drużyny. Dzięki bardzo dobrej grze Rosjanki wygrały różnicą 10 bramek i zapewniły już sobie awans do półfinału. Ну, сегодняшний матч мне, безусловно, понравился, конечно, потому что у нас было больше командной игры, вроде бы, и индивидуально мы каждый как бы старались себя показать. Ну и у нас был стимул, мы проиграли им на отборочных, и был стимул сегодня выиграть этот матч.